Witajcie moi drodzy, dzisiaj zajmę się tutaj przodem, mianowicie zajrzymy z przodu do hamulców. Także zdejmuję kółeczko i działamy z tarczami hamulcowymi. Zapraszam zatem do obejrzenia filmu. Hamulce wyglądają tutaj w ten sposób, jak widzicie. Zacisk tradycyjnie na prowadnicach, klocki tutaj na blaszkach, gdy trzeba odkręcić dwie śruby od zacisku, później jarzmo, odkręcić te dwie śruby od tarczy, także działa. Wygląda to w ten sposób, jak widzicie. Tutaj są śrubki na kluczyk 13. A tutaj ktoś chyba coś smarował kiedyś. Więc teraz, jak widzicie, ładnie się to mi wykręca. Naprawdę. Nie ma tutaj problemów. O, faktycznie. O, super. Wciśniemy. Ten tłoczek ładnie się wciska. No i możemy już zdjąć zacisk. O, proszę bardzo. Jak ładnie zeszło. Prowadniczki, o, proszę, chodzą luźniutko. Muszę kogoś pochwalić. Klocki już praktycznie, zobaczcie, takie absolutne minimum. O, że 3 mm ich zostało, ale nie ma żadnych czujników, nic, patrzcie. Teraz tutaj trzeba odkręcić na Torx T55 te dwie śruby. Zaraz wam dam zbliżenie. Tutaj jest jedna, tu jest druga, że biorę klucz torksowy i odkręcam te dwie śruby. Jak widzieliście, poszło, ale bardzo długim, że tak powiem, przełożeniem, że nazwę to w ten sposób, że ktoś się, aż się zmęczyłem, ktoś się nie bał i dojebał. Dobra, jedna. I druga. Uff. Że tak wygląda jarzmo. Tutaj są blaszki, te trzymające klocek. Trzeba to wyczyścić, ale jest ogólnie czysto. Widzę, że nie ma tu jakiegoś większego problemu. Prowadnice chodzą leciutko, więc zdejmuję tarczę, podwieszę jeszcze zacisk tutaj, żeby jakoś tam nie dyndał, i odkręcam te dwie, gdzie one są, tu i tu, śruby, i wymieniam też tarczę. Podwiesiłem zacisk. O, patrzcie. I teraz muszę odkręcić te dwie śruby. Użyję do tego takiego narzędzia.
Jest to wkrętak udarowy lub wykrętak, jak to tam niektórzy zwą. Można go ustawić na prawą lub lewą stronę, czyli dokręcanie lub odkręcanie. Proszę bardzo, jedna. No i jak widzicie, odkręciło się i jedna, i druga. Że bez takiego klucza raczej byście mieli ciężko odkręcić. Teraz tak, stara tarcza, tarcze nowe, przykręcę w ten sposób, firmy ABS, jest to holenderska firma, takie mi nawet w sklepie polecono, sklep nie ma w ogóle na nie reklamacji, także podobno właśnie bardzo dobrze się sprawuje, minimum 20 mm. Zmierzę starą, zmierzę nową i porównamy, jakie mają właśnie grubości. Spójrzcie, że nie wiem, czy tam widać na filmie, ale to są tarcze powlekane, nie goła stal, tylko są właśnie powlekane. No dobra, to mierzę w takim razie. Tutaj, żeby ten próg, jak widzicie, bo mają 21 mm, czyli jeszcze mogłyby chodzić, ale mają bardzo duży już próg, więc dam już im spokój. 21, te mają 22,5, a tamta ma 21, więc zużycie 1,5 mm, czyli jakieś 60-65% już tamte są zużyte, więc zakładam nowe tarcze. To są tarcze powlekane i tak jak jeszcze wam tutaj przeczytam, tych tarczy nie potrzeba odtłuszczać. Usunąć rdze z powierzchni piasty za pomocą szczotki drucianej, co zaraz zrobimy. Surowe lub niepowlekane tarcze hamulcowe muszą zostać oczyszczone oraz odtłuszczone przed montażem. Bicie za pomocą miernika DTI przymocowanego do wspornika zawieszenia zmierzyć bicie tarczy hamulcowej w przybliżeniu do 10 mm od wewnętrznego obwodu. Bicie nie powinno przekraczać 0,1 mm. Także tak to wygląda. Mierzyć nie będę, nie mam miernika. Zresztą kto z nas, ludzi, którzy sobie normalnie coś tam grzebią przy samochodzie, mają miernik, tak? Może ktoś tam nie ma, no ale... Przeprowadzić jazdę próbną pojazdu i kilkakrotnie wcisnąć hamulce z umiarkowaną siłą, aby zapewnić prawidłowe osadzenie nowych klocków hamulcowych z nowymi tarczami hamulcowymi przez pierwsze 200-300 km. Unikać ostrego hamowania, aby zapewnić prawidłowe osadzenie się klocków hamulcowych na tarczy hamulcowej. Więc tak to wygląda. Zobaczcie, ogólnie piasta jest czysta, więc tylko troszeczkę ją tam przelecę wiertareczką, szczotką, żeby tutaj było wszystko ok. Zobaczcie, moi drodzy, praktycznie troszeczkę tylko wziąłem szczotką i już piasta jest czyściutka. Ten, kto robił wcześniej te hamulce, naprawdę zrobił to dobrze. Zakładam tarczę hamulcową. Wkręcam te śrubki tutaj ustalające. Te śruby są tylko po to, żeby trzymały nam tarczę, żeby ona tam po prostu tam nie spadła.
przykręcam je tyle co ręką, bez jakiegoś tam siłowania się. O, widzicie, tylko tyle. Także tarczę już mamy założoną, zaraz czyszczę jarzmo i zakładam. O. Zdejmuję blaszki jedną, drugą. Teraz tutaj wyczyszczę miejsce w styku klocków. Nawet nie będę tutaj się wiertarą rozczulał. Tak przeczyszczę szczotką drucianą. A jeszcze wyjmę prowadnice. Zobaczymy, jak one tutaj są. Nasmarowane. Także fajnie, jeszcze troszeczkę smaru dołożę. A co? O, proszę. No tutaj, a nie, myślałem, że to rdza, a to nie jest rdza, tylko taki jakiś osad, nalot. Gumki wyjmę, żeby ich tutaj nie zniszczyć. Wziąłem jednak wiertarkę, moi drodzy. Może mnie być troszkę dziwnie słychać, ponieważ założyłem maseczkę. Tak, maseczkę. Możecie nawet założyć sobie taką, jak tutaj robicie, taką, jak to kazano nam chodzić. Ten pył z klocków jest bardzo szkodliwy, więc naprawdę załóżcie coś, żeby później tego gówna nie wdychać. Blaszki są czyste, także nie ma tu żadnego powodu, żeby coś z nimi tu robić. O. Te blaszki tutaj się zapinają, są takie, o, ząbki, nie wiem czy widać. One tutaj wskakują w ten rowek. Tutaj to samo. Zauważcie, że one są prawe i lewe. Tymi muszą iść. O, tymi takimi wąsikami do zewnątrz. O, no i mamy zamontowane. Tu jest w środku raczej czysto. Nic się, że tak powiem. O. Dzieje. Zaraz tu wszystko jeszcze posmaruję. Gumki najpierw musimy włożyć, bo tutaj jest taki specyficzny montaż ich, że one muszą wskoczyć w środek i żeby nie wypadły, to trzyma prowadnica. O, w ten sposób. Widzicie? I wtedy ona się tu nie ściśnie i siedzi na swoim miejscu. No dobrze, także tak to wygląda. Prowadnicę możemy przetrzeć szmatką. Nie ma powodu, żeby je tam czyścić szczotką drucianą, bo są naprawdę, zobaczcie, ładne. Że tu trochę ciemno jest na warsztacie, ale myślę, że wszystko powinniście widzieć. O. Prowadnica też nie może mieć jakiegoś luzu dużego, żeby tak luźno latała, bo będzie nam to wszystko stukać. Jak moje drzwi garażowe. Teraz używam smaru, nawet pokażę jakiego. Tak zbliżę nawet. Żeby znowu ktoś nie powiedział, że... A dobra, nieważne. Smaruję prowadnicę.
O. No i nie stosujcie żadnych powłoków i innych rzeczy, bo są specjalne właśnie smary do hamulców, do tłoczków są inne. O. I tutaj już można założyć tą gumową. O. I one chodzą sobie tu luźno. Tutaj tą prowadnicę jeszcze musimy ustalić w odpowiednim miejscu, bo ona się będzie opierać o zacisk. Żeby się nie kręciła, po prostu tu jest taki fajny sposób, że nie musimy przytrzymywać przy odkręcaniu prowadnicy, bo trzyma ją zacisk. Więc tutaj jeszcze posmaruję. O. Smar jest dosyć gęsty taki. Chodzi o to, że te smary są odporne na wysoką temperaturę, to raz, a drugie, że nie starzeją się tak szybko, nie wysychają i nie tracą swoich po prostu właściwości, bo smar miedziowy wysycha. Dlatego się po prostu tutaj nie stosuje. Chociaż kiedyś stosowano i też te hamulce żyły i to sobie tak żyły, że tak powiem, dobrze sobie żyły. Lepiej niż nic, jak to się mówi. A kiedyś smar miedziowy był rarytas. Dobra, zdejmuję tą maseczkę, bo ona mi już niepotrzebna. No i idę zakładam jarzmo. Teraz wkładam jarzmo. O. Śruby fajnie idą. Tutaj, jeżeli za mocno byśmy te blaszki, że tak powiem, wsunęli, będą one nam tarły o tarczy. Więc też musimy zwrócić na to uwagę. No dobra, to wkładam tutaj. Śrubę przykręcam. I już. Przykręcić łatwiej, bo do dołu. No dobrze. Newtonometrów nie wiem. Jeżeli ktoś tam, że tak powiem, tymi newtonometrami tam operuje w każdej sprawie, więc na pewno gdzieś tam sobie znajdzie w serwisówce. No dobrze. Dobrze. Dokręcone. To musimy uważać, bo to te torksy są. Wiadomo, że taką śrubę łatwo zerwać. A tu jak zerwiemy, no nie założymy żadnej innej. Po prostu nic innego, żeby to wykręcić i wtedy mamy naprawdę problem. Klocki zakładam tej samej firmy. Dobrze. Zaraz będzie UBO AT, UBO BOTRW. Dobra, a ja mam ABS. W zestawie mamy, zobaczcie, nowe śrubki, ale nie będę ich zakładał, bo stare są dobre. A to, co stare jest dobre, trzeba założyć stare, bo jest lepsze jak nowe. Zobaczcie klocki. Patrzcie. Gdzie są stare? Patrzcie. Klocek. Nie chcę mi się tego mierzyć, bo wiadomo. A, jeszcze nie powiedziałem. To jest system hamulcowy Boscha, a jest jeszcze jeden. Tylko nie wiem, jaki. Nie powiem, bo naprawdę, ale są dwa rodzaje hamulców właśnie w cytrynie, więc tutaj od razu przestrzegam, żebyście nie kupili sobie klocków, rozbierzecie i okazało się, o kurczę, nie te, a niby kupiłem na Allegro odpowiednie. Więc jeżeli kupujemy, podajmy sprzedawcy numer winu i Wam dobierze. No dobra. To wkładamy. Oczywiście blaszkami w tą stronę. Jeden i drugi ma blaszki.
Popatrzcie, by ktoś nie tam nie powiedział. Oczywiście blaszkami do zewnątrz, no. Bo już widziałem takie z blaszkami w drugą stronę, no. No dobrze. Jeden siedzi. A drugi nie chce wejść. A drugi też siedzi. No i dobrze. I mamy, widzimy jakie klocuchy. Będzie czym hamować. Teraz użyję takiego zestawu. A użyję po to, żeby wcisnąć tłoczek w zacisku. Teraz tak. Tu wkładamy. Tu musimy też użyć takiej podkładki, żeby ona była większa jak tłoczek. Powiem tak, nie odkręcam odpowietrzników, bo już słyszałem takie, że odpowietrzniki trzeba odkręcić, bo to płyn się cofa. Wszystko się zgadza, no. Ale odkręcenie odpowietrzników równa się zapowietrzeniem hamulców. I niech ktoś nie pitoli bzdur, czy jak odkręci odpowietrznik, że nie zaciągnie powietrza do układu. Tyle mam w temacie. Ale są ludzie mądrzejsi i zostawię już tą rozmowę w temacie, bo są po prostu mądrzejsi i nie należy tego podważać. No dobrze, tłoczek mam wciśnięty, już tutaj wyjmuję. Wszedł bardzo ładnie, więc mogę już montować. Aha, jeszcze jedna rzecz. Kiedy będziecie właśnie wciskać tłoczki, zluzujcie korek, żeby to powietrze tutaj miało gdzie ujść. Tutaj patrzę, że jest czysto, ale szczotką drucianą możemy przeczyścić. O. Już widzimy, że wchodzi, więc jeszcze tu posmaruję, przylgnie klocków. Tak, posmaruj. O ja. Teraz musimy tutaj prowadnicę wcisnąć. O, przekręcić się tak, żeby nam tu pasowało. Złapię tu już na śrubkę. O, odpowiednio. Zaraz wam to pokażę. Prowadnicę ustawiłem. I też wkręcę śrubkę. Dobrze. I teraz tutaj, tylko tu muszę wziąć z przedłużką. Można zastosować inny klucz też, ale wiecie co, nie stosuję kluczy oczkowych innych niż sześciokątne do śrub takich, bo lubią po prostu obrócić. Hamulce są luźno, zobaczcie. Także wszystko się mieści. Aż kiedyś takie klocki były, chyba one były polskie, Fomara chyba. Chyba tak. To działo się coś takiego, że te klocki były za grube i one się po prostu nie mieściły. I ludzie je tam na szlifierkach przyszlifowywali i tam różne rzeczy. To już pominąć, może te czasy już minęły. Zobaczcie prowadnice, jak wchodzą tutaj w te wycięcia. Więc tutaj jest fajnie, nie musimy przytrzymywać prowadnic. Ta na dole. O. Też. Że tak to wygląda. Złożone tutaj mamy wszystko, tylko założyć koło i pomimo, że tak jak czytałem, że nie trzeba, ale ja jednak przemywam te tarcze. O. Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? A dlatego, że
Przed telewizji tak pokazują, tak? Położy na warsztacie, wyleje pół litra zmywacza na tarcze hamulcowe, po czym weźmie tarczę hamulcową, brudne rękawiczki, którymi tam robił tam wszystko, różne rzeczy, no i co? I ubrudzi ją od nowa, więc jaki sens jest odtłuszczać tarczę, po czym wziąć ją brudnymi rękawicami. No, a teraz tarcza już jest czyściutka i można montować kółeczko. Koło odświeżone, założone, pomalowane pędzelkiem, ale nie świeci rdza. Poza tym no można by to dać do piaskowania, wymalowania i tak dalej, proszkowego takiego. To jest samochód po prostu do taniej jazdy od punktu A do punktu B, a nie żeby tu jakieś dziwne rzeczy wyprawiać. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, zawsze bezpieczeństwo. Podstawcie sobie jakąś podstawkę, jakąś kobyłkę, żeby nie było jakichś dziwnych rzeczy, ponieważ zawsze może lewarek wam puścić i wtedy jest bum. Jeszcze pies to drapał, kiedy samochód spadnie nam na glebę i to tyle, nie? I problem jest z jego podniesieniem. Gorzej, jeżeli my jesteśmy pod spodem i ten samochód spadnie na nas. Pamiętajcie, zdrowie, nasze życie jest najważniejsze. Dlatego kobyłeczka pod spód, to akurat jeszcze deseczka jest, bo nie wchodzi po prostu z tą podstawką. Więc podstawiłem deskę, żeby to było tak bezpiecznie. Koło zdjęte, moi drodzy. Z tej strony wygląda tak samo. Oczywiście bezpieczeństwo, tak jak mówiłem. Podstawiona podstawka. O, tu widać nową sprężarę. Klemy. O tym też będzie odcinek. Nie wiem, czy wcześniej, czy później, ale będzie. No dobra, no co? To ja się tutaj biorę. Nie będę wam tutaj pokazywał tego w szczegółach, bo już widzieliście, jak z tamtej strony to wygląda, więc włączam timelapsa i jedziemy! Zobaczcie, moi drodzy, co się stało. Firma Citroenie, a ja tutaj w Mercedesie. A stało się to, że jadę po części, ponieważ ktoś tak dopitolił, czy wcześniej zerwał, nie wiem, bo ta śruba mi tak nie szła i nagle tak jakby ręką odjął, zaczęła się kręcić. No wykręciłem tam śrubokrętem troszeczkę, też tą prowadnicę przytrzymałem. Mianowicie zerwany gwint jest w prowadnicy. I jadę właśnie po części, przywiozę te prowadnice i co? I zasuwam do domku z powrotem później i pokazuję wam dalej. No i jak widzicie, wiozę cały zestaw naprawczy.
prowadnice i tak dalej, później wam pokażę razem z gumkami. Frenki, no nieważne, ale jest za całe 30 zł. No, także lecę do domku montować. Prawe koło też już mamy złożone na nowym zestawie naprawczym prowadnic, że prowadnice mamy nowiutkie, wszystko jest dokręcone tak jak być powinno, nasmarowane, nic tylko jeździć. Jeszcze jedna sprawa została, tak jak mówiłem, mianowicie poziom płynu. Widzicie, tutaj jest u mnie dotąd. To można powiedzieć, że praktycznie jest max. Tam max to może być, ale gdyby było go za dużo, to trzeba go troszkę odciągnąć. Wiadomo, że wszystko to, co było w układzie i tłoczki wcisnęliśmy, no wróciło przez pompę tutaj, prawda? W miarę zużywania się okładzin tego płynu, wiadomo, że będzie ubywać, bo to rekompensuje to miejsce, które zużywają się po prostu klocki hamulcowe. Więc sprawdźmy poziom płynu. Jeżeli jest ok, to zakręcamy. I w ten sposób przebiegła wymiana tarcz hamulcowych i klocków hamulcowych na przedniej osi w Citroenie Xera Picasso w moim wykonaniu. Mogliście zobaczyć, jak wyglądają właśnie tutaj hamulce. Wymieniałem prowadnicę z jednej strony, ponieważ był zerwany gwint, więc zobaczyliście zestaw naprawczy prowadnic. Nie kosztuje on tam majątku. I jeszcze jedna rzecz odnośnie właśnie wymiany tutaj tych klocków, czy tarcz hamulcowych, czy wszystkiego, no obojętnie. Po wymianie wciśnijcie parę razy hamulec. A to dlatego, że kiedy wciśniecie w zaciskach tłoczki, to pierwsze naciśnięcie hamulca bądź dwa naciśnięcia mogą spowodować to, że nawet pedał może wam wpaść do podłogi, czy ruszycie i okaże się, że chcecie zahamować, a tu hamulców nie ma, dlatego że te klocki muszą dojść do tarcz przez pierwsze tam parę kilometrów. Ten hamulec będzie słabszy, ponieważ no, zanim klocki się dotrą do tarcz, tarcze też są nowe, więc to wszystko musi ze sobą się ułożyć. Niedługo, ale jak pojeździcie po mieście nawet 10-20 km, już powinno wszystko w miarę tutaj grać. Także dzięki wam bardzo,
i trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Cichy 525. Trzymajcie się. Łapka w górę. Cześć. Wiecie co, jeszcze tak na zakończenie powiem Wam, że ten samochód jest wspaniały. I to bez żadnych żartów.